Cześć, to Ernest. W tym filmiku przekażę wam garść wycieków oraz spekulacji na temat nadchodzących wydarzeń w sezonie 5. Na początku tego filmiku chciałbym wam ponownie serdecznie podziękować za 70 tysięcy subskrypcji. Z tej okazji organizuję kolejny giveaway. Tym razem na pewnego szczęściarza czeka 1000 fałdolców. Szczegóły jak wziąć udział w opisie. Z 30 czerwca w Fortnite byliśmy świadkami fenomenalnego startu rakiety, który zapoczątkował zderzenie światów Fortnite. Sezon 5 wraz ze swoją ogromną aktualizacją wzbogacił naszą mapę o nowy pustynny obszar, nowe miejscówki i portale. Niestety, potem już nie za wiele się działo. Wyrwa zamiast się powiększać i wpuszczać nowe anomalie, zamarzła. A na mapie nie zachodzi już tyle ciekawych zmian, a ekrany ładowania nam za wiele nie zdradzają. Dobre oko społeczności graczy zauważyło jednak, że wyrwa na niebie zaczęła się pomniejszać. W moich dokumentach siedzi autorski screenshot nieba w Fortnite z 14 lipca. Jeśli się przyjrzymy, to widać pyłki wylatujące z wyrwy oraz ostre gałęzie pęknięcia. Jednak jeśli teraz spojrzymy na niebo w Fortnite, to pęknięcie zdaje się zmniejszać i łagodzić. Zanikają powoli niektóre części pęknięcia i powoli zaczynają się mieszać z błękitem nieba. Brakuje też pyłków. Wygląda na to, że wyrwa na niebie zamiast się otwierać, zacznie się zamykać. Co może potwierdzić znalezisko w pliku gry udostępnione przez Fortnite Battle Royale Leaks. Na swoim Twitterze przekazał nam, że na liście wydarzeń w świecie gry na 21 sierpnia, czyli na wtorek, dzień aktualizacji, zaplanowane jest skurczenie wyrwy na niebie. Do tego udostępnił zdjęcie, jak ona ma wyglądać 18 sierpnia, 3 dni przed skurczeniem. Zagadką nadal pozostaje bunkier w płaczącej puszczy. Fortnite Leaks na swoim Twitterze przekazał, że w plikach gry znajduje się zestaw plików związanych z dekoracją wnętrza bunkra. Możliwe, że bunkier będzie jakiegoś typu więzieniem lub miejscem pod ścisłą ochroną, a w nim będzie skrywała się pewna postać. Są tam wzmianki o drzwiach do celi, ścianach celi, drzwi więziennych i więziennego stanowiska do meldunku. We wtorek nadejdzie ogromna aktualizacja, która ujawni nam m.in. postać ukrytą pod nazwą Wyjazd w trasę oraz wprowadzi prawdopodobnie wiele zmian na mapie. Pliki związane z postaciami z serii Wyjazd w trasę już pojawiły się w plikach Ratowanie Świata, ale niestety, nie są one skończone, więc jeszcze nie ujawnią nam, jak będą wyglądać postacie Wyjazdu w trasę. Tego samego dnia będziemy także świadkami projekcji filmu Zwycięzcy hitu ekranu, który to co grę będzie puszczany w odnowionym, karkołomnym kinie. Poza tym, niedługo możemy użyć nową edycję trybu Szybujące 50, ale tym razem w trybach solo, duo i oddziały. Fortnite Leaks z plika gry po ostatniej aktualizacji doczekał się trybu o nazwie Velocity. Co ciekawe, polega na dokładnie tym samym, co aktualnie w grze tryb Szybujące 50, ale odbywałby się w klasycznych trybach solo, duo lub oddziałach. Co też ciekawe, w plikach gry tego trybu doczekał się także nowego przedmiotu z kategorii jabłek i grzybków, a mianowicie papryczki chili. Kiedyś już wam o nich mówiłem, ponieważ miały się one pojawić o wiele wcześniej w innym trybie, ale wygląda na to, że twórcy przechowali je na lepszą okazję. Po zjedzeniu papryczki chili dostalibyśmy chwilowe przyspieszenie biegu. I to tyle. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.